Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Chuj, jak zimno. Ogrzej mnie. Coś od rana jest, po prostu taka lodownia u nas, że nie pytajcie. Proszę Państwa, dzień dobry kochanemu Państwu. Macie dzisiaj do czynienia z głupolem. Już tłumaczę dlaczego. Po pierwsze, mam szczęście, a że Państwa mam. A po drugie, to mam coś ważnego do powiedzenia dzisiaj. Do zaśpiewania nawet. I to jest całkiem niezłe w swoim przekazie. Natomiast muzykę dorobiłem taką, że żeby Państwo, żeby zrozumieć, o co tam chodzi i wykombinować, musicie tego posłuchać co najmniej dwa razy. No więc uwaga, zamieniamy atrybuty i jedziemy. Dosyć przewrotne, lecz wierzcie mi Państwo, że czasem przypadek przykryje i draństwo. Farciarzom przypadek podkreślić to trzeba. Im z nieba wprost spada, czy na pewno z nieba? Czy w niebie anioły z centralnym aniołem zasiadły pospołu do kupy za stołem i plan ustaliły w złocistą dmą trąbę? Pierdyknij Putinie w sąsiadów swą bombę. Już mówię prędziutko to, o co mi chodzi, bo w pętli pisania narracja zawodzi. Jest wojna, są straty, to rzecz oczywista. Lecz czy mi się zdaje, czy PiS tu korzysta? Przykrywa swe wpadki ów obóz zepsuty. Jest kozioł ofiarny, nie Tusk już, lecz Putin. Szlachetna wymówka, zwijają się pięści. A wniosek jest prosty: głupi ma szczęście. XXI kwietnia, proszę Państwa. Imieniny obchodzą Bartosz, Konrada oraz Konrad, Anastazy, Anselm, Apollina, Apollon, Apoloniusz, Dobrosułka, Drogomił i Żelisław. No i wszystkiego dobrego i buziaki i trzymajcie się. Wpadajcie na stronę moją.